Dzień dobry Państwu. Niżej w opisie filmu macie link do filmiku, który bije rekordy popularności na YouTube i w internecie. Co to za film? Jest to filmik, który, drodzy Państwo, stał się popularny po zamieszczeniu przez TVP Info krótkiego filmiku, kiedy prezes PiS-u Jarosław Kaczyński składał kwiaty i oddawał hołd przed pomnikiem Romana Dmowskiego w Warszawie. Co się wtedy wydarzyło? Otóż jedna z osób z warty honorowej przed tym pomnikiem zwraca się do Jarosława Kaczyńskiego w ten oto sposób. I taki jest też tytuł jednego z filmików na YouTube, tutaj w linku, który polecam Wam kliknąć i obejrzeć. Oto idzie naczelnik państwa, prezes PiS-u, niekoronowany król Polski. Drodzy Państwo, dlaczego ten filmik zwrócił uwagę telewizji publicznej i oczywiście internautów? Dlatego, że naczelnikiem państwa w Polsce był określany Józef Piłsudski. Natomiast Jarosław Kaczyński na pewno nie jest ani Józefem państwa, ani też, oprócz tego, że wygrał wybory jako prezes PiS-u, nic nadzwyczajnego tak naprawdę dla Polski nie zrobił. To jest pewnego rodzaju alegoria, metafora, tak samo jak pewnego rodzaju alegorią była śmierć brata Jarosława Kaczyńskiego, prezydenta Polski, Lecha Kaczyńskiego, podczas katastrofy w Smoleńsku, gdzie leciał oddać hołd pomordowanym polskim oficerom i podoficerom w Lesie Katyńskim i lecąc oddać hołd pomordowanym, sam zginął. Ale żebyście zrozumieli dokładniej, o co chodzi. Jarosław Kaczyński oraz jego brat Lech Kaczyński, zanim zostali politykami, przez wiele lat, nawet jeszcze w latach 90., uczyli młodzież. Byli wykładowcami na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Gdańskim, a także w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku i innych ośrodkach naukowych w Polsce. Wykładali prawo, wykładali też przedmioty związane z historią. I teraz, kiedy Jarosław Kaczyński sformował rząd, wyznaczył Beatę Szydło na premiera, składa te kwiaty pod pomnikiem Romana Dmowskiego, ale czy się na kwiatach tylko skończy? Roman Dmowski, drodzy Państwo, dzisiaj to oprócz pomnika, oprócz jego grobu, to są książki, które napisał. To jest dorobek naukowy, literacki. I tego dorobku naukowego i literackiego nie ma na polskich uniwersytetach. Nie jest to wykładane. O tym się w ogóle nie mówi. Na ten temat jest cisza. Jest oczywiście taka postać Roman Dmowski, ale za tą postacią jest od razu kropka i nic więcej. Młodzież nie jest, drodzy Państwo, zapoznawana z myślą polityczną, geopolityczną Romana Dmowskiego. I taka młodzież, kończąc wydziały prawa, jest głucha i ślepa, nie potrafi analizować właściwie wydarzeń politycznych. I dlatego, drodzy Państwo, jeżeli tylko na kwiatkach się skończy pod grobem Romana Dmowskiego, to Jarosław Kaczyński na pewno nie zasługuje na tytuł naczelnika państwa. Dlatego, że młodzież, a szerzej cały naród, nie znający swojej historii, swojej literatury, tak naprawdę jest zbieraniną tylko matołów, tumanów i baranów, którą okrada zagraniczny kapitał i którą okradają lokalne mafie urzędników. Jarosław Kaczyński w
tej chwili wie, że mamy dwa ministerstwa edukacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej i drugie, utworzone do tego samego, drodzy Państwo, działania. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, moje pytanie z Jarosławem Gowinem, dlaczego nie wprowadzi na uniwersytetach w Polsce, na przykład na wydziałach historii, na wydziałach prawa, a także na innych wydziałach humanistycznych, do zestawu lektur pozycji autorstwa Romana Dmowskiego. Bez zrobienia czegoś takiego, dla wielu młodych ludzi Roman Dmowski będzie postacią po prostu martwą, bez zapoznania się z jego myślą polityczną. Kiedy ten filmik stał się popularny, ja spotkałem na ulicy swojego sąsiada, który edukację szkolną zakończył na podstawówce i on do mnie mówi, że Roman Dmowski to łebski facet. Zainteresował się dzięki temu filmikowi postacią Romana Dmowskiego, poczytał o nim, dowiedział się, że facet napisał ileś tam książek, że znał języki, że w Paryżu podpisywał traktat wersalski, ustalał granice Polski, zainteresował się jego życiorysem i wydał o nim właśnie taką opinię, że to był łebski facet, Roman, to był gość. Drodzy Państwo, zobaczymy, czy gościem będzie Jarosław Kaczyński, wprowadzając jako obowiązkowe, gdzie się tylko da na lekcje historii książki Romana Dmowskiego. Dlatego, że Jarosław Kaczyński, z racji tego, że był wykładowcą uniwersyteckim, powinien sobie zdawać sprawę, oprócz tego, jakie znaczenie ma składanie kwiatków, jakie znaczenie ma czytanie książek Romana Dmowskiego. I wtedy będzie można ocenić wartość polityka jako polityka Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli Jarosław Kaczyński tego nie zrobi, drodzy Państwo, to znaczy, że jego wartość jako polityka, a także jako wartość jako wykładowcy naukowego, no jest po prostu marna. Kończy się tylko na składaniu kwiatków, chodzeniu na msze do kościoła, celebrowaniu świąt państwowych, gdzie podnosi się flagę biało-czerwoną i to wszystko. Bez promowania polskiej kultury, bez promowania polskiej myśli politycznej, bez promowania Romana Dmowskiego, Feliksa Konecznego, Adolfa Bocheńskiego, czyli polskich polityków i pisarzy politycznych okresu międzywojennego, nie wychowamy młodego pokolenia, które należycie będzie rozumiało sprawy polityczne. Niżej w linku macie film, drodzy Państwo, z wydarzenia przed pomnikiem Romana Dmowskiego w Warszawie i kto jest dociekliwy, może obejrzeć tą minutę z kawałkiem, kiedy Jarosław Kaczyński składa kwiaty i zwraca się do niego człowiek z warty honorowej. Ale wartość Jarosława Kaczyńskiego jako polityka, drodzy Państwo, i jako ewentualnie naczelnika polegałaby na tym, żeby dorobek literacki Romana Dmowskiego wprowadzić do edukacji szkolnej. Zobaczymy, czy Jarosław Kaczyński to zrobi, a Was zachęcam do wysyłania maili do biur PiS-u na adres kancelarii Jarosława Kaczyńskiego, gdzie się tylko da, z żądaniem wprowadzenia lektur autorstwa Romana Dmowskiego właśnie do edukacji szkolnej, na lekcje historii, na uniwersytety. Tylko wtedy i tylko wtedy wychowamy pokolenie, które będzie myślało politycznie, a nie konsumpcyjnie. Bo nie ma konsumpcji, drodzy Państwo, bez właściwej ekonomii, bez właściwej edukacji i bez właściwej ekonomii, bo właściwa polityka to jest właściwa ekonomia, a właściwa ekonomia to jest właściwa polityka. To jest takie kółko. Jeżeli w którymś miejscu to kółko jest przecięte, to mamy bezrobocie, mamy plagi społeczne, mamy alkoholizm, mamy narkomanię,
Mamy też słabą edukację, bo zaczynamy wszystko od edukacji. Roman Dmowski, oprócz tego, co o nim powiedziałem, to pamiętajcie jeszcze o tym, że przed wybuchem I wojny światowej Stronnictwo Narodowe w Polsce, to się wtedy nazywało Królestwo Polskie, przeprowadziło szkolenie dla około 60 tysięcy ludzi w ciągu oczywiście kilku lat, którzy później tworzyli w Polsce niepodległej administrację i kadry. Kadry do zarządzania tą administracją. Ja teraz, kręcąc te filmiki, robię podobną pracę edukacyjną do tej, którą zrobiło Stronnictwo właśnie Narodowe pod przewodnictwem Romana Dmowskiego jeszcze przed uzyskaniem w 18 roku przez Polskę niepodległości. I na tym polega wartość, drodzy Państwo, działalności Romana Dmowskiego, a po jego śmierci wartość ta polega na książkach, które po sobie zostawił. I na tym chciałbym zakończyć swoją wypowiedź. I jeszcze raz, piszcie do biur PiSu, do Jarosława Kaczyńskiego, żeby wprowadzić lektury i sami czytajcie książki Romana Dmowskiego. Czołem Wielkiej Polsce!